czujemy się w tej sytuacji pokrzywdzeni. Całe zdarzenie ma miejsce około godziny po zakończeniu meczu, kiedy drużyna wraz ze sztabem szkoleniowym najzwyczajniej w świecie chciały opuścić stadion. Byśmy mówili na bardzo szybki powrót do hotelu, który zresztą był bardzo blisko stadionu, około 10 minut. Zdecydowanie większość zawodników była już w autokarze, część sztabu jeszcze znosiła rzeczy z szatni, ostatni piłkarze wracali spod prysznica i w pewnym momencie drzwi prowadzące ze strefy szatni do naszego autokaru zostały zablokowane. Nieznanego nam powodu. Wielokrotnie prosiliśmy służby ochrony o ich otworzenie. Niestety ochrona na nasze prośby nie zareagowała i w pewnym momencie z ich strony zaczęła się zdecydowana agresja w naszym kierunku. Niczym nie spowodowana. To było, podkreślam, godzinę po meczu. Stadion był pusty, kibiców gospodarzy nie było. Nie działo się dosłownie nic. Służby ochrony zareagowały bardzo agresywnie, zaczęły przepychać się z zawodnikami, z członkami sztabu, nawet z prezesem Jodulskim. Prezes Jodulski nagrywał przebieg tych wydarzeń, telefon został mu wytrącony z ręki, był przepychany. Szef działu przygotowania motoryczno-medycznego Bartosz Biblowicz również otrzymał cios od policjanta. No, były to sceny, których nigdy w życiu nie pomyślelibyśmy, że możemy doświadczyć. Mecz jest organizowany w ramach fazy grupowej rozgrywek europejskich pod nadzorem UEFA. To znaczy, że te standardy meczu powinny być bardzo wysokie, a szczególną uwagę zwracamy na właśnie jakość obsługi zespołu. I my jesteśmy zszokowani przebiegiem wydarzeń. Nie wyobrażamy sobie, żeby na naszym stadionie moglibyśmy tak potraktować inny zespół. Reakcja służb ochrony i policji była dla nas kompletnie niezrozumiała. Czytamy, że Josue, Pankow zatrzymani. Powiedz, co z nimi? Czy oni wracają z wami? Zostają? Jak to wygląda? Potwierdzam, że Josue i Radovan Pankow zostali zatrzymani przez policję, nas spędzili na komisariacie. Niestety nie ma ich z nami na lotnisku w Amsterdamie, gdzie w tej chwili przebywamy. Zależy nam na najszybszym powrocie do domu, ale wiemy, że no, wrócimy już w niepełnym składzie. Czekamy na stanowisko miejscowej policji. Zawodnicy mają opiekę prawną ze strony klubu. Wynajmiliśmy również holenderskiego prawnika, który jest tutaj z nami na miejscu. Z zawodnikami został również przedstawiciel drużyny, także no, jesteśmy z chłopakami i zależy nam, jak najszybszym powrocie, no również z tego względu, że przecież w niedzielę mamy bardzo ważny mecz ligowy za Kowem Częstochowa. I ostatnie pytanie. Czy na dzisiaj, czy na teraz, już po tych wydarzeniach, jakaś informacja ze strony policji czy klubu jest? Dlaczego do tego doszło? Nie, ze strony klubu nie. UEFA o całej sprawie dowiedziała się zresztą od nas, nie od klubu gospodarza i wciąż czekamy na stanowisko policji. Mhm.